tak? Wspinaczka górska, tak. Dante tam wjeżdża motocyklem po pionowej ścianie, ta się wspina. No jest ciekaw, kto będzie pierwszy na górze. Dante już pewnie jest paręset metrów nad nią. Ale, ej, radzi sobie. Babka jest człowiekiem, tylko nie półdemonem, więc i tak jest dobrze. Ponadprzeciętnie dobrze. Ej, nie widziałem 15 teraz. Kurde. No ale dobra, Mission 15. The Gate Crusher. Control the tower, control your destiny. Jak sobie, ja będę mógł kontrolować wieżę? Dobrze się zapowiada. Ile? 8000? Nie, na nic to nie starczy. A moment, no jeszcze wciśnijmy tylko w Beowulfa. Przypadkiem. Ile tam kosztują? 10... 7,5. No moment, ale... Wykończenie podstawowego combo jest też podbiciem do góry, więc... nie. Poczekajmy. Może Guns? Raise max firepower. Ej, ewentualnie. Dobra. No ale jedziemy z tym koksem. No dobra, jesteśmy gdzieś, nie wiadomo gdzie. Aha. Zaczął się delikatnie zbliżyć. No. W krainie ciemności jakiś anioł. No. Ale troszeczkę brzydki, krwawi z oczu. W ogóle jest niefajnie, więc... Nie. Zacznijmy od strzelania i wybadania terenu, o co chodzi. Tak, właściwie. Mimo tego, że skrzydła sugerują jednoznacznie, że to jest anioł, ale... no, widocznie. Nic tam w niebie nie mówili, że nie wolno tłuc ludzi w czerwonych płaszczykach i z mieczami. Dobra, ale strzały zasłaniają jako spiral, spiral do kitu. O, shit! Ej! Anioły! Ej, spokojnie! Chill! Właśnie, moment. Przecież to ma jakąś tam ciemniejszą, powiedzmy, moc, przecież od wampirzycy dostaliśmy, więc... Ej, ale w dalszym ciągu ciężko ich, kurde, w jakikolwiek sposób wyciąć. Przenikają przez, kurcze schody. Nie fair, no nie fair, grubo nie fair. No dobra, ale wycinka w powietrzu działa, tak jak działa zazwyczaj. Jeszcze trzeba trafić. Jak, no w tego kroje mi nie zalicza, no what the hell. Dobra, nie wiem, on coś tam wyczynił, jakiś mocniejszy atak, ale nie można dać się tak nabrać. O, o, coś się stało z tym, dobra. No, czemu się różni teraz od tego drugiego? Tak właściwie. Może tego już można kroić za każdym razem. No żeż ty... No a coś nowego trzeba zrobić. Oj. No on tak kurczę zrobił niestety, ja. Bo ja nie trafiłem. Chłopaki. What the hell? Skąd ta wasza upierdliwość? I to wymachiwanie mieczem, no kurde. Nie, wiecie co, co wam? To nie są chyba anioły. Te straszne mordy. Plus jeszcze straszne mordy na klatce piersiowej. No bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam są zęby i oczy. O, szczęście. Kurde, już myślałem, że pierwsza potyczka i pierwszy zgon. Ale jakimś fuksikiem się udało. Zielona mordka może? Please? No nie, niestety nie. No ale dobra, przecież wiem, gdzie trzeba iść. A może to się da się zniszczyć? Nie. Dobra. O ja, pajączki. Uwielbiam pajączki, nie, uwielbiam, serio. Zwłaszcza jak mam tak mało życia. Ale dobra. Tutaj pamiętamy, że one są wrażliwe na strzały z Ebony Ivory, no to można postrzelać sobie. Zachowując zdrowy, przytomny dystans. No i czasami jakieś salto można wpleść. Zwłaszcza na te mniejsze, wypadałoby trafić. Kurczę, no. Albo... Właśnie. Dobra, hop, hop, zmienić i... No i kicha!
Ta gra coś nie wychodzi, Dante! Nie. Zachowajmy to na czarną godzinę. Nie będzie pajączków wyznawiać żółtą mordą niepotrzebnie. Anioły pokonane na szczęście. Jeszcze jest dwa takie cięcie, ten mały pójdzie. No. Prawie. No opcja z eksplozją na końcu nie działa, teraz nagle przecież wbiłem trzeci level Swordmastera. No i gdzie ta eksplozja? Agni Rudra będzie mieli do pogadania. To będzie dla was ciężka rozmowa, bo wy nie możecie nic mówić. Taka jest umowa w dalszym ciągu. Ej, mordy! Nie ty. Fuck! No patrzcie, ściągniki stosuje, no. Trzeba podejść troszeczkę bliżej. Coś jeszcze? Jakieś młode może? Pajączki małe? Widzę, że coś tam jest, ale nie mogę się tam dostać. Więc idziemy tu. Dobra, fajny cień. No powiem wam, że w DMC właśnie cienie wyglądają gorzej, bo są po prostu małą kulką pod postacią. Takim ciemną plamą. A tutaj przynajmniej widać, że tam jest postać jakaś, ale... Też kamera działa zupełnie inaczej. Nie, stop, co to jest? Looks like an elevator control switch, but something's missing. There are three indentations to insert objects into. Dobra, trzy fragmenty potrzeba znaleźć. Zapewne. Forbidden Land, front. Tam na górze. Trzeba by się było znaleźć teraz. Tam jest czerwony kryształ, to będę miał sporo czerwonych mord, jeżeli już tam się jakoś wespnę. To jest jakiś napis na ścianie, nie mogę go przeczytać. O, moment. Jak? Welcome. Aha. No, spoko, przynajmniej kulturka. W zakazanym landzie. Nie wiem, jak to było Forbidden, tak? Czy Forsaken? O cholera, nie zauważyłem go. Moment, czy to nie jest przypadkiem ten potwór, z którego ja wyskoczyłem? Dobra. Tutaj nic. No i widziałem, że teraz nie mogę scentrować tej kamery, nie mogę. Wciskam gałkę. Nic! No niestety, kamera czasami zawisa. Pod takim kątem, jakiego sobie twórcy zażyczyli i tak wisi. Ech, dobra, ale to jak tu nie wejdziesz? Dante, to jest płotek przecież. O, idealnie. O to chodziło. Więc teraz mogę sobie pofolgować z czerwonymi. A może Agni i Rudra pójdą w odstawkę i teraz może Nevan? O, 10 tysięcy jest, na coś starczy. I jakby co? No dobra, ale large snapping sound. Może ten potwór jednak. Spróbujmy się dostać do oka. Nie, po prostu, ale czerwone mordki chociaż. Tak, czyli to jest miejsce, z którego wyskoczył Dante wtedy. Dobra. Nagroda za nostalgię. Trzeba się cofnąć i sobie przypomnieć. Man. Nie wiem, tutaj byliśmy, no. Nazwa była dziwna dosyć. Dalej nie mam tych trzech części. Kurczę, ani jednej z tych trzech części nie mam, no to... Kurczę blade, co jest grane, gdzie ja muszę iść? Znowu zaskoczą mnie pajączki? Nie. Okej. To musi być jakieś inne przejście gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że nie będę długo błądził. Tu nie. I tu też nie. Okej. Dobra. Powiedzmy, że nie dziwi mnie ta sytuacja, choć to naprawdę dziwi, bo nie mam gdzie iść teraz. Tak właściwie. No dobra, musiałem coś pominąć. Ja znowu. Ej, moment. To było zamknięte jeszcze chwilę temu. Więc co jest grane? Ktoś mi wytłumaczy. Dobra, lutuję w to i lutuję i... A! No. Cokolwiek to zrobiło, coś się dzieje. Dobra, przestawiliśmy to. Cała wieża się obraca.
Ehe! Dobra. Przecież to salto wyciął tylko te najmniejsze pająki, a nie te większe. Dawaj, jak my Symfonię Dante! Gitarra w ruch! Ach. Nie, muszę się przyzwyczaić do Nevana, bo Agni i Rudra czasami po prostu się nudzą. No to już to są dwa miecze. Zawsze powinna być zabawa podwójna. Ale tam jest gitara połączona z bronią, to też jest razy dwa mnożnik. Dobra, dobra, ale od was z dala was mogę tak wyciąć. Dobra, ale podejrzewam, że jeden obrót nie starczy, będzie potrzeba dwóch. Minimum. Ale zobaczmy, co się znajduje teraz za drzwiami. Bebechy, maszyny. A, i latające gnoje, dobra, ale na was mam sposób, na szczęście. Starczy raz trafić. Spiralem, proszę bardzo. Rach ciachu. Rachu ciachu i po strachu. Jeszcze, że to jest broń bardzo celna, no to ha. Tym łatwiejsze jest moje zadanie teraz. Jeszcze nawet na dół, może prawie pod kątem prostym strzelam. Ups. A, i kolejny obrót wieży. Ewentualnie. Aha, czyli podejrzewam, że raz idzie przesunąć tylko jednym przełącznikiem. No dobra. Benz. No opłacało się inwestować w dwa miecze. To cięcie Jetstream na trzecim poziomie naprawdę robi robotę, no. Naprawdę. Okej, jakieś czerwone morskie pominąłem? Nie, no to... No bliżej, Dante. No, jeszcze dwa takie cięcia? No dobra, może nie, może troszeczkę więcej. Dobra, teraz jesteśmy w bebecha, kiedy wieża się obraca. Czemu on dwa miejsca? Myślę, że on czerwony teraz wskoczy. Dziwne. Ale dobra, mogę jeszcze raz to rozbujać, że tak powiem. Dante bliżej, bliżej. No może nie konkretnie tym ciosem. Nie, to perzami. Nie no, idzie jeszcze. Dobra, ale muszę sprawdzić, co teraz otworzyłem. Muszę mieć dalej bebechy, no ale... Co to był za dźwięk? Aha, po znikające tam ogniki. Dobra, spoko. Delikatna schiza, że coś się dzieje bez mojej wiedzy. Okej. Okay. Tych bardzo nie lubię. A do tego jeszcze przeszkadzajki. No niech to gęś kopie. Dobra, to nic nie ma. Spiral nie trybi z wami niestety, ale dobra, to nie w ten sposób. Po prostu zajść was od tyłu, no kurde, no przecież... Ach, szarpią, kurde, szarpią! A jestem też więcej niż pewien, że przeszkadzajki na nich nie będą wpływać, tylko na mnie, więc dobra. Lać na nich. O, szybko, dobra. No kurde, tamte! Ja musisz się gleby trzymać. Okej, czy to była gra warta świeczki? Tak, o kurde, zdecydowanie tak. Jedna z trzech części. Ups! Oj, wybaczcie to. Ale jak zwykle, jak każdy gracz pro, baterie są w pobliżu. Więc uwaga. Raz i dwa. I gramy z powrotem. No już na pełnych bateriach, więc teraz już nie będę mógł zrzucać na kontroler, że to przez to się rozładowuje. Że do tego mi tak kiepsko idzie. No to troszeczkę nic nie widziałem. O kurde. Dante, wyjdź stamtąd. Dobra, go. Go. Ja po prostu lecę na przebój. I tak to się musiało skończyć. No kurczę, już byłem po drugiej stronie, ej. No, goddammit. Ja jakoś w jakimś fuksem wyszedłem stamtąd. Dobra, nara panowie. Nie ma czerwonej rączki strzegącej wyjścia, więc mogę sobie na takie rozwiązanie pozwolić, że będę uciekał. Choć ucieczka to złe słowo, po prostu przemieszczał się w inne pomieszczenie. Nie no dobra, ucieczka to jest jak najbardziej adekwatne słowo. Raz, że nie chcę się z nimi walczyć, a dwa, że no ciężko mi z nimi idzie, oj ciężko.
Dobra, przestawmy jeszcze raz wieżyczkę. No, ten sprint najlepiej, tam ten sprint. W tą stronę. Łosiu, ja wiem, że tam trzeba przytrzymać. Lokon, ale to nie musisz łapać tego gościa, co jest poza twoim zasięgiem. A dobra, trzeba go zestrzelić, bo będzie upierdliwy. Chodź tu. Kurde. Dobra, kit, damy jakąś radę. Bez namierzania, zwykłymi kombusami, po prostu żółty, 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 żółty. Zero inwencji twórczej. Dobra, i do jakiego stanu teraz? To jest znowu o 2! No ale tam już powinno być inne pomieszczenie teraz. Jeżeli w ogóle dobrze rozkminiam tą mechanikę, bo mogę teraz kompletnie się mylić. No, mam te, właśnie. No pff. Serio? Wiedziałem, że to nawet może mi krzywdę zrobić w dzisiejszym odcinku. Czy to jest dokładnie, ale to dokładnie to samo? Shit, nie, dobra. Obstawiam, że tak, jeżeli tam właśnie był jeden fragment, no to ale będę go później szukał. Ale raczej to jest dobry strzał, po prostu nic to nie zmieniło, więc wracamy z powrotem tam i tam przestawimy i wrócimy tu. Jeżeli tak się da. Nie, nie będziemy sobie głowy zaprzątać tymi, no chyba, że tak. Może jednego czy tam drugiego wypniemy, bo będą mieli zamiar przeszkadzać i teraz dopiero. No a tego, bo jest po drodze akurat. No jeśli nawet się nie opłacało, widzieliście jak mało zgarnąłem za niego. No, może za tego więcej, może tu się poszczęści. Nie. A w każdym razie bym wszystkich tłukł, jak leci, no to jakiś solidny upgrade by się pojawił wkrótce. Nie pamiętam tego przejścia. Czyli tutaj się zmieniło jednak. Aha, po prostu jedno z dwóch wyjść, dobra. Okej. Okay. This path leads back to the human world. To enter the demon world, one must proceed towards the heavens from the central route. Dobra, spoksik. I tak prosto do drzwi się skieruje. Dobra, tu już kiedyś byliśmy. 13 tysięcy. Dobra, troszeczkę za mało, ale może... Nevan? Dobra, będziemy zbierać. Ej, moment, tu gdzieś była walka z Virgilem? Nie mylę się. Moment, zaraz się przekonamy, bo rozpoznam na pewno drzwi. Nie, tutaj był pan Rydwan. Właśnie, tu jest most, więc... i anioły! God fucking damn. Wiesz, nawet Bóg nie chce, żebyś dał radę, Dante. Wszyscy przeciwko tobie. No podjeżdżaj do niego, podjeżdżaj, Dante! Dobra. Zreperować życie, delikatnie. No kiedy on spadnie? Nad tym mi zależy najbardziej. Nie znajduje się bliżej ziemi, wtedy łatwiej go wyciąć. A w ogóle hop, hop. Zmiana broni w powietrzu, ale tej zmiany nie byliście widzami niestety, świadkami. Bo działa się tak wysoko i tak poza kadrę, że nie sposób było zauważyć. No już tak leci zamiennik jego, no to kurczę. To jest w ogóle sens. Nie mogę tu... O kurcze! Oh shit! Dobra, hej. Nie zginąłem, jesteśmy dalej wśród żywych. Ale znacząco niżej. Dobra, to delikatny sprincik dookoła, czy... O właśnie. I to się przyda. Oj, to się przyda, bo to będzie czwarta część już. Niebieskiej mordy przedłużającej zdrowie. Na stałe. I uzupełniające aktualne. Dobre. Dobra, jest to tak wysoko, że nie ma sobie co nim głowy zaprzątać. Idziemy tutaj. Zresztą nawet zbyt wiele nie zarobiłem z tego anioła, więc nie ma sensu się z nim bawić. I marnować zdrowie. Bo to tutaj coś może być przecież. Jakiś ciężki boss. Come
ma. Uuu. Albo po prostu wejście. I tutaj ostatnio Dante zaczął wjeżdżać motocyklem, tak? Okej, to pozbierajmy. Gdzieś tutaj była baba sklep z cydrą. Ale nic więcej właśnie. Dobra, nie no, wracamy. Trzeba wrócić do dziury i tam jakoś doskoczyć na samą górę z powrotem. Choć moment, tutaj idąc tędy, tam był jakiś teleport. Nie, nie będziemy sobie tak gmatwać drogi. Nie, 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 nie będziemy tak mieszać. Tutaj po prostu wiem, że jest jeden kierunek. Góra! I tam się trzeba udać. Pokręcić troszeczkę zwierzą. Dobra, dobra, dobra. Już tam się nie skichajcie tymi swoimi skrzydełkami. Ładne są, spoko. Ale bez przesady. Ej, chyba, że tu nie ma wyjścia. Dobra, tu nie mogę wskoczyć. Już pierwszy beton. Dobra, jest jakaś platforma. Jesteś windą? Tak, jest. Dobrze. Jak mnie to cieszy. No w sumie tak, tak. Jak patrzę teraz, nie ma tam żadnej innej możliwości wejścia. Ale stop, dobra, to skoro... Muszę zejść tutaj na dół, bo tak wskazuje ułożenie planszy. To gdzie mam iść? Tak właściwie. Ło, mocarne salto. Dante, mocarne. Do samego dna. Ale dobra, tutaj ona poleci. Jeszcze się rozejrzyjmy dodatkowo. No nie, już nawet straciłem chyba zainteresowanie. Gdzieś tam się włóczą niedaleko. No a tu jest wejście, przez które przechodziłem przed chwilą. Tu jest winda, nic więcej. No, kurde, dobra. Trzeba będzie polecieć tą windą na górę, a tam nic nie było, więc znowu będę krążył w kółko. Ej, co, serio? Pojechała beze mnie ta winda? Bo to jest chyba cień po niej. Jeszcze ją słychać chyba nawet. No jo! Już myślałem, że mnie zmiażdży. Dobra, ale widzimy się na górze. O, pan Angel. Bam. Dwa strzały, no do widzenia, narka. Albo zapraszam na górę. No patrzcie, teraz się przy nim przypomniało nagle. Kurczę, Dante! Ty mogłeś kogoś trafić, na pewno były mocarne obrażenia, ale... No dobra, poczekając na windę. No dalej, chodź, zbliż się. Tylko na chwileczkę, tylko na momencie. Ach, widzieliście, to nie to powiedzenie trafiają, nie wiem czemu, muszę mieć loką zawsze wciśnięty. Dobra, winda jest z powrotem. Chociaż teraz nie będziesz przeszkadzał, bo znowu cię skarcę. No żeż ty, nie wierzę! Nie, to cię kosztuje życie właśnie, wybacz. Oj, albo mnie. Coś tam się stało, powrócił twój, że tak powiem, glow. Znowu promieniejesz. Na szczęście krótkotrwale. No, god fucking damn. Nie, ale Nevan zadziwiająco dobrze radzi sobie z nimi. Starczą dwa ciosy na wykończenie i no. Anioł posłany tam skąd przyszedł. No chyba, że tak jak mówiłem wcześniej, to może być też demon. No to nie wiadomo w którym kierunku, czy do góry, czy na dół. Piekło czy niebo. I teraz tak właśnie rozkminiam, gdzie tu można iść, no bo to serio, może po ścianie jakoś. Tu. Nie, no to... No co, no to lecę z powrotem. Znowu szukać właściwej drogi. Jeszcze raz, trzeba będzie chyba przekręcić. Bo to wejście mnie donikąd nie zaprowadziło. W żadne fajne miejsce, to znaczy nie raczej. No niebieska morda się pojawiła, dobra, spoko. To trzeba docenić. Ale też nie raz zbierałem tyle z czerwonych mordek, żeby to się opłacało. Takie bieganie. No dobra, to trzeba zakręcić jeszcze raz. A te ślady krwi to są porkami, nie? Chyba. Tutaj tam też była taka sceneria, on leżał z tą swoją książką, a później nagle postanowił zmartwychwstać i jeszcze do tego dokonać zdrady. A, za daleko. Za daleko i pod prąd. Aż, dobra, bo tam mało brakuje do 15 tysięcy, a tam możliwe, że na jakąś babę z klepsydrą trafię jeszcze. To wykończ chociaż paru. Tak dwóch, czy trzech może. No i jeszcze tego. A już razem idziemy z prądem.
Ale niestety pod szpikulec prosto. Nie, mało wynagradzają to moje bieganie. Nie, jednak olewam. Sikiem prostym te czerwone maszkary. No. Dobra, jeszcze jeden obrót poproszę. Teraz powinna być właśnie forma wyjściowa, tak? Znaczy to, co było na samym początku. Ale moment, czyli to oznacza, że jeżeli teraz nie będę mógł iść nigdzie indziej, to każde z pomieszczeń schowanych tutaj będzie musiało być inne. Shit. Dobra. Czas spalać to momentalnie. Nie, no, drzwi te same. To jest dokładnie the same shit, ale dobra, no polecę zobaczyć, czy przypadkiem nie czaić tutaj fragment na końcu. Unika... Oj, on z tego wszystkiego. No patrz, no nie mogę takich rzeczy mówić po prostu. Dobra, poczekaj. Run, Forest, run like hell. Nic tu nie ma. Mogłem się domyślić. Dobra, powrót będzie gorszy. Aha. Więc może od razu na sprincie. Przejdź przez część. Dobra, niech się pole zwolni. Dobra, no kurde! Tam jest jeden wolniejszy, drugi zdecydowanie szybszy. No, ej, nie stałem tam. Serio? To już było oszustwo. Dobra, nie, teraz serio. Już mnie przestało to śmieszyć. No, kurde, no. No. Koniec. Teraz będę musiał podreperować zdrowie na tych maszkarach latających. No ale co, jeszcze raz przestawić to... Kurde, no. Cały czas jest w beznadziejnym miejscu. Nie, w sumie teraz mogę wrócić. Będę mógł spróbować jeszcze raz pomieszczeniu z pająkami przestawić kolor, a nie przestrzeń między nim. Dobra, no to tak. Nie, olewam ich. Olewam, olewam, olewam. Na pająki potrzebuję tej resztki. No, też właśnie tutaj muszę zmienić. Dobra. Nie, to nie jest zmiana koloru. Czy jednak? Pewnie, że nie, no to... Kurde, what the fuck? Czy ja tam zaraz pójdę, tam będzie dokładnie to samo, ale tak dokładnie to samo, no to zgubiłem się i będę musiał szukać pomocy. Nie, dobra, jesteśmy gdzieś indziej. Ale tak jak mówiłem, baba z klepsydrą. Uzbieram 15 kafli. No cholera jasna, nie. Więc biegamy dalej. No i tu jeszcze mogę przestawić, dobra. Spoko. Tam na górę też wejdziemy, spokojnie, widziałem. Dante, coś jest nie tak z twoim wzrokiem. Musimy iść do okulisty po tym odcinku. Wybitnie. Tak wymierzać całe kombo w ścianę za dużo. Rozumiem, jeden cios. Przypadkiem. No ale w dalszym ciągu nie ma koloru. Ja myślę, że kolor będzie ustawiony. O, dobra. Poprzestawiałem wszystko, pozostaje się tylko dostać tam na górę, tylko jak tam się wchodziło. Aha, tutaj po, powiedzmy schodkach, które są pozostałością po ścianie. No i może teraz 15? Shit! No. Nie, za mało na 15 tysięcy, niestety. Aha, niewiele zabrakło. No dobra, mogę zajrzeć tutaj w sumie jeszcze. O, miło, zielona morda na sam start. Aha, ci niewidzialni. Super. To skaczemy. Aha, bo to będzie fragment jeszcze jeden, dobra. No tutaj poszło zdecydowanie łatwiej, nie sądzicie? No i z tymi też idzie łatwiej, no to podskoczę sobie jeszcze do góry, bo tam jest dziura. No to może coś jeszcze, coś jakoś? Nie. Nie mogę wytrzymać to, kiedy oni przestają być chmarą jakiegoś, nie wiem, pierdu. Czy tam pierda. Nie wiem, czy w słowniku odmian znajdę, odmianę tego słowa.
Ale uznajmy, że mówię poprawnie, powiedzmy. No ej, no przecież tak wysoko nie podskoczyłem. No dobra, mam co chciałem, nara. Dam to otwierać. To jest jak powiedzieć, to wyjście twoje Dante to było jak powiedzieć screw you guys, I'm going home, a tam drzwi zamknięte na klucz i wcale nigdzie nie idziesz. Dobra, to tutaj jeszcze. Check this out. Dobra, coś tam się dzieje. Halo? No, tutaj jest zdecydowanie inaczej. Tu jak ja mam przejść? Dobra, tutaj w miarę poszło. Tu też się przeskok udał. Cheatłem do mnie, ale fuks, dobra. No, trzy ciosy dostałeś, no. Ziomuś. Zero reakcji, naprawdę? No ten też spiralem, że to jest największy kaliber, jaki mam. Kurde. Dobra, fuck you, po prostu idziemy sobie. To może odbić? Można i coś tu mogę zmienić nawet, ale jeszcze tego nie róbmy. Zobaczmy, co się tutaj czai za drzwiami. Pajączki, tak? Aha. Tak po prostu. Dobra, ale uporam się z nimi szybko. No podjeżdżaj, póki leży. Dante! Będzie nam szło o wiele lepiej, jak będziemy się nawzajem słuchać. Ja będę słuchał ciebie, jak będziesz grał na gitarze, a ty słuchaj mnie, jak ci wciskam przyciski odpowiednie. No do góry gnoja podbij, do góry, oj. No patrzcie, nie mogę za nic wyprowadzić tego ciosu, za nic. Kompletnie. Nie, koniec zabawy, wracamy do podstawowych broni. No jeszcze masz znajomych, no. Pająki zazwyczaj mają liczne rodziny. Setki młodych, znaczy młodych. Kurde, nawet nie wiem jak to nazwać, małych, drobniutkich insektów. Takie malutkie przecinki. Przezroczystej barwy. A później małe, włochate paskudstwa. No chyba, że ktoś lubi pająki, no to o, takie fajne okazy. Dobra, debil kompletnie zmarnowany. Żeby drugi raz miał paść na pająkach. Może tak powiedzieć, więc podnieśmy trzeci fragment już. Tu zaraz dostaniecie z powrotem, trzeba będzie. Co też może być problematyczne. Ale dobra, nie wytajmy się z gąską, najpierw muszę wyjść z tego z życiem. Dobra, zagrajmy powietrzną symfonię zaraz jakoś. Aha, albo jedna nutka, albo wszystkie, tak? No, fuks! Tu już tego fuksa zabrakło, no kurde, Dante! What the hell! Ale fuksik był. Przyznaję otwarcie. I tu będzie zaraz koniec tej potyczki, bo jedna buła jest po mnie. No, chyba, że zielona mordka, ktoś będzie łaskawy? Nie. To jest chyba ostatni, nie? Dobra, uniki, uniki, uniki. I ewentualnie jakiś podjazd. Kitu. Ej, dobra, padło od Ebonego Jaworego. Świetnie. Myślę, że nie będzie was więcej. Bo dwie tury mi w zupełności wystarczą. Dobra, wszystko zabrane. To wszystkie trzy fragmenty teraz dostać się z powrotem. Czyli tutaj przestawić znowu. Znowu, tutaj pierwszy raz właśnie przestawiam. Mam nadzieję, że... Dobra. Wszystko wiadomo. No i okej, chyba mogę teraz tędy wejść i liczyć na to, że wrócimy do domu? Nie, dobra, ser pajączki. Nie, not now. Ale tu zginę na pewno z tą kamerą. Bo nic kompletnie nie widzę. Dobra, no ale trudno, biegnę. Okej, dobra. No jest tu blisko. Słuchaj, jak się strzały odbijają. No ale że szkoda, że broń palna nic im nie robi. Było o wiele łatwiej. Spokojnie. Tutaj też trzeba skakać. No i tak się kończy żywot Dantego, no kurde. Nie, nie będę na przeszkadzajkach używał żółtej mordy, na pewno. Dobra, pytanie, czy mam wszystkie, czy mam tylko dwie?
Więc sprawdźmy inwentory. Wszystkie trzy, jak miło. Żegnam państwa, nie? Narka! Screw you guys, I'm going home. Wow, sorry. Tu jeden czy skok. No właśnie, nie wiem, czy latanie było lepsze, czy podwójny skok, wnewanie ewentualnie. Ale okej... Nie, w sumie wcale nie okej. Zupełnie wcale nie okej, nie tutaj chciałem się znaleźć. Ale już na pewno nie chciałem potem tutaj wrócić. W to pomieszczenie. No na pewno nie. Jeszcze raz trzeba tam przekręcić. Oj! Dante było blisko. Ej, moment, nie musisz, że jeden mocniejszy cios wystarczy. Serio, jeden? Nie? Dwa! Kurde, ale mogłem to wszystko... Te wszystkie inne, wcześniejsze potyczki ja mogłem o wiele łatwiej rozwiązać. Okej, niestety sfakcjonuje mnie to ułożenie, trzeba zmienić. I teraz, czy to będzie właściwe? No najprościej będzie po prostu pójść i to sprawdzić, ale najpierw tutaj. Nie! No, 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 no. Chyba, że teraz to było pomieszczenie z drzwiami. I z przełącznikiem. To muszę sprawdzić. Nie, dalej to nie jest to. Okej, okay. Nie, spokojnie, rozmnażajcie się, pająki, rozmnażajcie się. Polujcie na muchy, te mniejsze i te większe. A ja sobie tutaj będę skakał, grzecznie. Kulturalnie. Jeden mocniejszy. Oj. Drugi mocniejszy, proszę bardzo. Niebezpieczeństwo zażegnane, ja się tak męczyłem z wami, kurde, tym powietrznym kombosem. Już się okazuje, jest słabszy od zwykłego cięcia. To salto tam jest dobre, ale to jest dopiero po trzecim cięciu w powietrzu już. Troszeczkę długo czekać trzeba. Okej. Okay. Tutaj chciałem się znaleźć, właśnie. Znaczy nie, też nie, jeszcze tutaj trzeba raz przestawić. To jeszcze nie jest miejsce docelowe. Przecież mam nadzieję, że dobrze to rozkminiłem, bo kurde! Ja by teraz się miał okazać, jak już mam wszystkie fragmenty, że czegoś nie skumałem. To ała! I rozkoszne błądzenie. Ponad godzinne zapewne. No dalej, padaj, martwy. No, gdzieś był na dole, tak? Dobra, jest i przełącznik. No jeżeli się nie mylę, to teraz już powinno być dobrze. To jedno przestawienie powinno wystarczyć. No dalej, no, nawet nie przeszkadzają. To chodzi po prostu o to, że nie mogę przesuwać do przodu, kiedy oni tam stoją. Nie, dobra, muszę. Sorry, wybaczcie. Trzeba posprzątać. Niekoniecznie tą bronią, Dante, niekoniecznie tą. No przecież, patrzcie, jak nagle zaczęli wszyscy przeszkadzać, nie? To musi być ostatnie. Ostatnie przełączenie. No najlepiej było, Dante, byś celował w tych, którzy właśnie się rozpędzają w twoim kierunku. To nie jest, nie, to nie byłby zły pomysł, zwłaszcza, że zaraz zginiesz. No nie wierzę, te małe poczwarki czerwone. Z których się śmiałem wcześniej. To nie, no w sumie wystarczy jeszcze teraz. Jedna porządna buła jest po mnie. Czemu nie można dać odlecieć? Dobra, i teraz spokojnie, Dante. Dobra, i teraz na górę i po lewej stronie. Oczywiście, tak, jeszcze poczekamy na windę. Teraz od razu wskakiwać. Nie, serio, łatwo się pomylić tutaj. Mimo tego, że lokacji nie jest dużo, ale jest różne, wiele różnych konfiguracji. Co może być mylące na dłuższą metę. Okej... Nie wiem, czy o to mi chodziło. Jeszcze nie wiem.
Mam wszystkie części. Wszystkie. Chciałbym się dostać tam, gdzie można je włożyć. A to chyba nie jest tu, niestety. Ale dobra, przynajmniej jakiś upgrade. Tylko tak, Nevan powiadacie, no dobra. Air ride, volume up. Ej, nie, no mogę ewentualnie to, ale to jest podbicie do góry, tylko w powietrzu Nevan tak średnio sobie daje radę. A jak tam Beowulf? Prosty podbicie i air hike. Nie, dobra, wiem, co noszę cały czas przy sobie, spirala, więc tutaj, pach. Max firepower osiągnięty, dalej się nie da. Przynajmniej z tym mam spokój do końca gry już. Ale dobra, jeżeli ja się nie mylę, to jest wyjście na początek gry sam, tak? Znowu. Może być dziwnie, ale spróbuję pójść dłuższą drogą. I zobaczymy, co mi to przyniesie. No, tu są aniołki, wiadomo, spoko. Na razie. Teraz winda poleciała do góry. Dobra, bo inaczej nie byłoby tego przejścia, tak, gdybym nie musiał tam chociażby zajrzeć. Na ułamek sekundy. No, tam te, do drzwi. Chodziło mi o sprint do drzwi. Okej. No, jest wyjście. I teraz zupełnie cofając się, zupełnie, kompletnie. Aż tutaj. Do planety miłości. Oj, coś tu się działo, nie? Coś tu się właśnie, o! Teleport. Tylko teraz gdzie? Obawiam się naprawdę, że mogłem za daleko się cofnąć, że zaraz zginę, to przy okazji jeszcze. Dobra, jak daleko potrafisz strzelać z paralu? No, kiepsko. Oni nie potrafią dalej tymi strzałami. No to jesteś podobno snajpą, no what the hell. No, było za blisko. No ale przynajmniej jest celność, oni tej celności nie mają. Kurde, jak idę w złym kierunku, jak idę w złym kierunku. Nie, nawet się nie będę teraz bawił w walkę, po prostu trzeba znaleźć właściwy tor. Oj, nie. O nie, nie. To nie jest tutaj. Ale mogę spróbować przejść na drugą stronę chociaż. Tam coś jest? Nie. Ale póki ich nie zaatakować, to pozostają bierni. Dobra. Przyjęcie do tych maszkar. Te strzelają. Cały czas. Ej, przynajmniej delikatnie zdrowie podreperowałem. No ile takich potrzeba, no właśnie. I tak muszę się zbliżyć. No nie wchłoną się same. No okej, okay, można iść tutaj teraz, spróbować przynajmniej. Ale czy ja tutaj się nie cofnę zupełnie? O, tego nie wiem właśnie, tego nie wiem, ale ja bym zabłądził, to wam tego oszczędzę. I znajdziemy się od razu na dobrym szlaku. Panowie, zgubiłem się, pomóżcie znaleźć drogę. Inaczej, właśnie, ej, czy to nie są właśnie anioły? Panowie, zszedłem na złą drogę. Sprowadźcie mnie na dobrą. Proszę. Bo już naprawdę chodzę i błądzę. Mapa jakaś zapewne jest, ale nie chcę się zniżać do korzystania z niej. Już lepiej wolę swoje wycierpieć. No dobra, to może jeszcze jakiś obrót po prostu tej maszyny. Przywrócić sprawy na właściwy tor. No kurde, inaczej, jakoś muszę się tam dostać z powrotem. Nie, nie, sorry, tutaj, dobrze, jest okej. Muszę po prostu jeszcze raz przekręcić całą wieżą, będzie najbezpieczniej. Będę chodził i sprawdzał po prostu, czy moje działania mają efekt, czy go nie mają. A, debila nie mogę jeszcze, no to dobra, tamtym się zajmiemy tylko. Żeby mi nie przeszkadzał za chwilkę. Tym też.
Dobra, jedź sobie na górę, jedź spokojnie. A ja tutaj muszę tylko przełączyć. Dobra. No i powrót na górę. No kurde, Dante, zawsze? Serio? Zawsze tak będziesz robił? Głową izgał, kurde, w część mechanizmu? No, proszę cię. No teraz ci mnie jeszcze zrzucili, no. Żebym ja tu nie zginął przypadkiem. Dobra, tu jest spokój. Dobra, czy tym razem wreszcie może... Dobra, są pająki, ale jest też urządzenie do przestawiania, dobra, ale nie, może właśnie o to chodzi, może o te drzwi może właśnie chodzić. Devil's Proud Lift, okej, okay, tylko teraz, które miejsce? Chyba właściwe. Jest! No, nareszcie. Brakuje trzech części, akurat mam trzy. Po długich poszukiwaniach, jasna cholera, dobra, jedziemy tą windą. Mam nadzieję, że do nieba prosto. No nie, ale też wysoko. Aha, cutscenka. Aż myślałem, że będę miał wybór między czerwonym a niebieskim wejściem. Arkham dalej szaleje na dachu. He plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender. Enjoy to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth, gluttony. Greed, envy, lust, wrath, and pride. No ale to wszystko, co wymieniłeś właśnie, to już było na ziemi wcześniej, nie? Chaos human desires. After 2,000 long years, the once-sealed gate to the demonic world will open. Destruction! Carnage and despair! Let your instincts drive you. Entrap this world in fear. Dobra, a jaki Arkham ma cel połączenia? The gloom strikes terror at ziemi z piekłem. Co on na tym zyska? A, sorry, właśnie. Właśnie się dowiedziałem. Chcę zostać władcą tego, co zostanie. Czy władcą zgliszczy w sumie. Sparta once imprisoned will be mine! Czyli klasyk. Chodzi o władzę. Dobra, koniec tego obłądzenia, kochani. Oczywiście zobaczymy jeszcze jaką ocenkę mi przyzna konsola, ale wydaje mi się, że C znowu. Kurde, a chciałem z tym walczyć właśnie. Czyli orbów dużo, items use zero. Może jest właśnie, tak, właśnie. Kiedy nie użyję żadnego przedmiotu, wtedy jest B, a kiedy użyję C. Dobra, to trzymajcie się kochani, do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!